Magdalena Piekosz, pochodząca z Sosnowca, znana scenarzystka i reżyserka, zmaga się z ciężką chorobą, przewlekłą boreliozą. Choroba zaatakowała 2 lata temu, wyłączając ją z życia zawodowego. Teraz ruszyła zbiórka pieniędzy, która ma pomóc wrócić jej do zdrowia. Zbiórkę na leczenie scenarzystki rozpoczęła Fundacja imienia Darii Trafankowskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać także na Facebooku, wpisując dla Magdy Piekosz. Magdalena Piekosz to polska reżyserka i scenarzystka, która na swoim koncie ma takie filmy jak Zbliżenia czy Pręgi, które w 2005 roku były polskim kandydatem do Oscara.